Cześć, z tej strony, Dawid. W dniu dzisiejszym pokażę Wam, jak utworzyć zupełnie darmowy portfel przeglądarkowy o nazwie Metamask oczywiście portfel do przechowywania swoich kryptowalut. Na samym początku zostawcie motywacyjnego lajka w górę, subskrypcję i zaczynamy. Jeżeli chodzi o sam pomysł Metamaska, o co chodzi, jest to miejsce, gdzie macie, tak jakby, zgromadzone wszystkie konta bankowe we wszystkich bankach, które są dostępne i Wy do tego portfela w to miejsce dodajecie sobie te banki oraz waluty, czy tam kryptowaluty, żeby mieć to wszystko w jednym miejscu. I już tłumaczę jak to działa. Portfel Metamask jest do, z domysłu otwierany na sieci Ethereum, na głównej sieci mainnecie Ethereum i jedyną walutą, która Wam się pokazuje w tym portfelu utworzonym jest Ethereum. I można sobie wytłumaczyć to w ten sposób, że sieć Ethereum mainnet, czyli ta główna, jest bankiem na przykład Santander, a coin Ethereum jest na przykład walutą złotą. Jeżeli chcemy w banku utworzyć nowe konto, nie tylko złotówkowe mieć, ale na przykład euro, to musimy dodać to euro do naszego konta w banku. I jeżeli jesteśmy na sieci Ethereum, czyli jesteśmy w swoim banku i mamy token Ethereum, a chcemy mieć jeszcze inny token, na przykład Chilis, to należy go dodać klikając opcję import token. Pokażę Wam to wszystko za chwilę. Natomiast z naszym metamaskiem możemy łączyć inne sieci. Możemy połączyć sieć Arbitrum, możemy połączyć sieć Avalanche i wiele innych, które są dostępne na tym metamasku. I możemy sobie to tak tłumaczyć, jakbyśmy szli do innego banku i otwierali nowe konta, byli klientami nowego banku. Na przykład PKO, ING i tak dalej. I dajmy na to, traktujemy główną sieć Ethereum jak WBK, sieć Arbitrum jako PKO, sieć Avalanche jako ING. I tak dalej. I na każdej z tej sieci możemy dodawać różne tokeny, na przykład token Ethereum, token Chilis, i tak dalej. I to możemy traktować, jakbyśmy otwierali nowy rachunek, tylko w innej walucie. Mam nadzieję, że to wyjaśnienie było w miarę proste. A teraz przejdźmy do praktyki. Pokażę wam, jak utworzyć portfel na Metamasku. Jak zachować zasady bezpieczeństwa, a na samym końcu pokażę Wam, w jaki sposób Wy możecie schakować mój portfel i jednocześnie uświadomię Wam, dlaczego to wszystko, co wcześniej pokazywałem, wszystkie zasady bezpieczeństwa są tak ważne, aby o nie dbać. Zaczynajmy. Ok, jeżeli znamy już podstawy Metamaska, wiemy, że do niego będzie można dodawać kilka sieci. Sieci będą tak jakby odpowiednikami banków, a na każdej sieci będzie można dodawać różne tokeny, które są jakby odpowiednikami rachunków w różnych walutach. Przejdźmy do praktyki. Będą nam potrzebne dwie strony metamask.io i chainlist.org. Zostawię linki w opisie filmu. Jeżeli wejdziemy na stronę metamask.io musimy pobrać portfel oczywiście. Klikamy download. Wybieramy system operacyjny na którym chcemy zainstalować metamaska. Dodajemy ja mam chroma w tym przypadku. Dodaj rozszerzenie. Czekamy aż się zainstaluje. Pojawi się w prawym górnym rogu informacja, że dodano do chrome i możemy zaczynać. Jesteśmy na samym początku środowiska MetaMask. Jeżeli chcielibyśmy utworzyć portfel albo zaimportować dostęp do już istniejącego portfela, klikamy Agri MetaMask Regulamin. Oczywiście należy przeczytać regulamin. Jeżeli się z nim zgadzamy, klikamy Create a Wallet. Mamy informację, czego nie należy robić. W dużym skrócie. Zaraz otrzymamy frazę SID, czyli 12 słów kluczowych, które dadzą, dają dostęp do portfela, który teraz będziemy tworzyć, i tych słów nikomu nie przekazujemy, zapisujemy je na kartce, najlepiej w dwóch, trzech egzemplarzach i chowamy w miejscach, które nie są dostępne dla nikogo, tylko i wyłącznie dla nas. Oczywiście, jeżeli będziemy chcieli na przykład przekazać osobie zaufanej mamy tacie, bracie, siostry, przyjacielowie, pamiętajcie, jeżeli ktoś ma te słowa, to ma jednocześnie dostęp do waszego portfela i waszych środków. Jeżeli wam je ukradnie, to nie będziecie mogli sobie rościć żadnych praw do tego, że ktoś wam zabrał te środki. Dlatego ja, jeżeli tworzę swój prawdziwy portfel, zapisuję te słowa na kartce i chowam w bezpiecznym miejscu. Akceptujemy, utworzymy hasło, te, które będzie dawać nam dostęp. Na razie w tej przeglądarce zrobimy sobie 1, 2, 3, 4, 5, 6, A, B, C. 2, 3, 4, 5, 6, A, B, abc zobaczcie mamy informację, że jest słabe. No ale jeżeli chcemy, to klikamy create wallet. Mamy szybki tutorial, nie będę tego z wami oglądał. Klikamy dalej i w tym momencie mamy informację, że za chwilę zostanie pokazane nam 12 słów, które będą dostępem do naszego portfela. Pokaż słowa seed i mamy 12 słów. Teraz zapisujemy to wszystko na kartce. Ja zrobię rzecz, której nigdy nie róbcie, czyli zapiszę to sobie w notatniku i zapiszę to jeszcze na pulpicie, czyli zrobię coś, czego nigdy nie róbcie. Ja to robię tylko i wyłącznie, ponieważ ten film jest w celach edukacyjnych. Klikam dalej i mam informację, żeby pisać słowa. Potwierdzamy i jest informacja, że portfel został utworzony. Mamy szybką instrukcję. Przeczytajcie ją sobie, sprawdźcie. Natomiast ja teraz przejdę z Wami przez te wszystkie kroki. Został utworzony nasz portfel na metamasku. Jeżeli chcielibyśmy, żeby był on widoczny zawsze w przeglądarce, klikamy w rozszerzenia i przypinamy go pineską. Wtedy zawsze będzie w tym miejscu. Jeżeli nie chcemy go, żeby był widoczny, chowamy i nikt nie wie na pierwszy rzut oka, że mamy metamaska. I jak widzimy, Docelowo utworzyła się sieć Ethereum, jest to mainnet, czyli główna sieć Ethereum. Możemy przeskoczyć na Line, która jest też z automatu dodana, i jak widzicie, na NEI jako pierwszego koina mamy dodanego Ethereum. Wróćmy na Ethereum mainnet, tutaj także z Ethereum możemy je stejkować. Jeżeli chcielibyśmy dodać tokeny, to w tym miejscu jest import tokens i zróbmy sobie to od razu. W tym celu przejdziemy na stronę CoinMarketCapu i wyszukamy. Dajmy na to Gala Games, pobierzemy smart Contract i przez to dodamy token Gala do naszego portfela, czyli jakby utworzymy nowy rachunek w walucie Gala. Ok, wyszukałem na coinmarketcap.com Gale, następnie po lewej stronie sprawdzam, gdzie jest informacja o kontraktach. Przechodzimy z powrotem do MetaMask, klikamy import tokens, możemy zrobić wyszukując po nazwie Gala, natomiast ja zazwyczaj staram się klikać tutaj własny token. Ctrl V, wklejam adres smart kontraktu Gali, symbol tokena wyszukuje mi Gala, klikam dalej i jest informacja, że to jest Gala. Importuj, i mamy Gale na swoim portfelu MetaMask już dodaną. Jeżeli w tym momencie, na przykład, wysłalibyśmy Chili na ten adres, bo jeżeli chcemy teraz wysłać na ten adres Ethereum albo Gale, to wysyłamy wszystko na ten sam adres. Jeżeli wyślemy tokeny, to one się tutaj pojawią. Natomiast, jeżeli na przykład wysłalibyśmy tutaj takiego Chiliza, a go jeszcze nie mamy, to nawet jeżeli transakcja doszłaby już do skutku, to my nie widzielibyśmy tego Chiliza, dopóki nie dodamy go tutaj do swojego konta na Metamasku. Pamiętajcie o tym, jeżeli wyślecie jakikolwiek token tutaj, na przykład na ten adres. I nie widzicie go, to żeby go zobaczyć, musicie dodać to do swojego konta na tej sieci. Inaczej go nie będziecie widzieć. Sieć sama nie Wam tego tokena, to wy jesteście swoim własnym bankiem i wy musicie dbać o całe konto MetaMask. Ok, jeżeli już wiemy, jak można dodawać tokeny do swoich sieci i wiemy, że po lewej stronie u góry mamy Możliwość wyboru sieci Ethereum mainnet, Linea mainnet. I dajmy na to, ktoś chciałby dodać sobie AVAXA albo Optymizm, albo Arbitrum. I w tym momencie możemy kliknąć Dodaj sieć. Przenosi nas Metamask do miejsca, gdzie mamy wyszczególnione wszystkie główne sieci. I dajmy na to, jeżeli chcemy dodać Arbitrum, klikamy Dodaj. Mamy informacje o sieci, zatwierdzamy i. Mamy informację, że sieć została dodana. Możemy od razu się do niej przełączyć. Ja nie chcę. Widzę, że cały czas jestem na Ethereum Mainecie, mam galę dodaną, ale jeżeli chciałbym przejść na Arbitrum, klikam w lewym górnym rogu informację o sieci, przechodzę na Arbitrum. Mam informację, że natywnym tokenem jest tutaj Ethereum. Rozumiem to i widzę, że jestem na sieci Arbitrum i mam jedynie dodany token Ethereum. Jeżeli chciałbym natomiast dodać na przykład Avalanche, jest u samej góry klikam dodaj approve switch. Od razu przełączymy na Avalanche i mam informację, że tutaj na tym tokenem nie jest Ethereum, tylko Avax i również to rozumiem i mam tutaj sieć Avax dostępną na swoim MetaMasku. Jeżeli chcielibyśmy sprawdzić jakie są dostępne sieci na MetaMasku, klikamy chainlist.org i wpisujemy sobie w Search Network, na przykład Optimiz, i jest. Na przykład, jeżeli robimy jakiekolwiek testnety, na przykład Berachain, ktoś robi, to może wyszukać i jest Berachain. Klikamy i mamy informację o tej sieci i możemy połączyć to ze swoim walletem MetaMask. Natomiast ja jeszcze pokażę Wam coś innego, jak to do końca działa. Przygotowałem sobie stronkę od Berachain Testnetu. Rozumiem, klikam i mam informację w prawym górnym rogu, że mogę połączyć swój metamask. Oczywiście za każdym razem, jeżeli wchodzimy na jakąś stronę, musimy być w 100% pewni, że ona jest z oficjalnego źródła i że to nie jest jakiś skam. Jeżeli jesteśmy tego pewni, na przykład pobraliśmy z CoinMarketCapu tą stronę albo przeszliśmy na tą stronę z whitepapera projektu, i jesteśmy tego pewni klikamy connect wallet i mam pytanie jaki wallet ja posiadam ja mam na metamasku swoje dane i mam od razu informację że metamask prosi mnie o połączenie z testnetem berachain klikam dalej tutaj mam informację na co ja zezwalam na podgląd adresu na podgląd balansu adresu aktywności i sugestii transakcji do zatwierdzenia pamiętajcie zawsze sprawdzajcie na co się zgadzacie ponieważ jeżeli będzie to jakaś strona z kamera, to będzie również informacja, że ta strona będzie mogła, na przykład, wykonywać transakcje na waszym portfelu. W ten sposób bardzo wiele osób straciło już swoje środki. Także zawsze sprawdzajcie na co wy się zgadzacie na jakie aktywności. Jeżeli wszystko jest w porządku, klikam połącz. Mam informację o sieci. Jeżeli nie jesteśmy tego pewni, możemy jeszcze zawsze sprawdzić w whitepaperze danego projektu, czy tutaj wszystko się zgadza. Ok, przyjmijmy, że ja nie jestem. Pewien, więc wejdę na white paper. Ja sobie już przygotowałem tą stronkę. Jak widzicie, w ich white paperze mamy dokładną instrukcję, jak połączyć się metamaskiem z ich siecią Berachain. W tym miejscu mamy informacje o danych sieci. I jeżeli chcemy sprawdzić, klikamy w prawym górnym rogu nasze rozszerzenie metamaska, wracamy do miejsca, gdzie zastopowaliśmy. Mamy dane, które sprawdzamy, wszystko się zgadza, klikam Approve i jest od razu informacja, że aktualnie Metamask jest włączony na sieci Avalanche i czy chcemy przełączyć na Berachain. Klikam Switch Network i jesteśmy już naszym Metamaskiem na sieci Berachain. Jeżeli wrócimy na stronę Metamaska, to też ona aktualnie jest już utworzona na Tak działa Metamask. Moim zdaniem wszystko jest logiczne. A UX, czyli strona, jest przyjazna dla użytkownika. Jest tylko kilka komend, wszystko jest przejrzyste. Nie ma nadmiaru przycisków. Oczywiście, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zostawcie je w komentarzu. Ok, mówiłem na samym początku, że pokażę Wam, jak uzyskać dostęp do portfela, czyli jak zhakować dany portfel. I w tym celu cofnijcie się na sam początek. Kiedy wybieraliśmy opcję, czy chcemy utworzyć nowy portfel, czy zaimportować, uzyskać dostęp do już istniejącego walletu, i klikamy Import An Existing Wallet, i w tym miejscu klikamy, że się zgadzamy, i podajemy 12 słów. Podajcie te 12 słów, które mi zostały przypisane podczas utwarzania portfela, który tworzyłem podczas tego filmiku, i następnie po wpisaniu kliknijcie Confirm a Secret Recovery Phrase. I zobaczycie, że będziecie mieli dostęp do mojego portfela. Nie wysyłajcie tam żadnych środków, ja również tam nic nie wysyłam. Ten portfel powstał tylko i wyłącznie w celach edukacyjnych. Dajcie znać, czy się udało. Oczywiście, jeżeli ktoś chciałby korzystać jednak z portfeli fizycznych ledgera albo trezora, linki znajdziecie w opisie filmu oraz w opisie tego kanału. Podsumowując, portfel Metamask jest darmowym portfelem przeglądarkowym, pamiętajcie o zachowaniu. Wszystkich zasad bezpieczeństwa, szczególnie tego, abyście nie udostępniali nikomu swojej fazy SID, jeżeli komuś ją przekażecie, tylko i wyłącznie zaufanej osobie. Natomiast pamiętajcie, że wtedy ona ma dostęp do Waszych środków i jeżeli Wam je weźmie, to Wy z tym nic nie będziecie mogli zrobić. Dajcie znać, czy Wam się podobał odcinek. Jeżeli macie jakieś pytania, oczywiście zostawcie w komentarzu. Motywacyjna łapa w górę, subskrypcja i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.